Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 19 odcinku z serii Star Wars Empire at War na moim kanale. W dzisiejszym odcinku uderzymy sobie na planetę Nalhuta. Dlaczego? Z prostego powodu, ponieważ jak widzieliście na poprzednich skanowaniach przy pomocy probota w Kessel i w Korriban mamy do czynienia z piratami, tak? O, tutaj coś się wydarzyło na Kessel, trzeba to sprawdzić. Bo chyba właśnie stało się to, czego się obawiałem, czyli rebelianci z Mon Calamari uderzyli na Kessel i chyba zajęli tą planetę. Musimy to sprawdzić. Mhm, Kessel, kontrolę traci piraci Czarnego Słońca, kontrolę przejmuje Sojusz. Badamy to, badamy. Tutaj nie mamy na razie dużych sił. Tu jest flota Sojuszu i my ją polecimy zniszczyć. Kurczę, powiem wam, że... No, nie spodziewałem się tego. Krążownik melduje się. Zgłasza się krążownik. Przepraszam was bardzo. Pozbądź się ich, abyśmy mogli zająć orbitę dla Imperium. No nie, melduje się. Zgłaszam się. Znaczy się, no my nie będziemy się pozbywać tych sił, my po prostu... Działam gotowo. O, właśnie, o to chodziło, tak? Tutaj jak widzicie, to jest flota rebeliantów. To są jednostki, konkretnie to transportowe, tak, czyli chodzi o to, że rebelianci tutaj w tym momencie mieli jakieś siły, którymi mogli się przedrzeć dalej i zaatakować moje planety, czyli my tutaj musimy jak najszybciej zlikwidować te siły, żeby się pozbyć tych rebeliantów stąd. To było, nie ukrywam, uderzenie prewencyjne i wyprzedzające, które nie miało żadnego tutaj celu strategicznego. Ja po prostu chciałem pozbyć się rebeliantów z orbity Kessel, a teraz uderzymy z Rylot na Nalhutę i rozbijemy tutaj siły rebeliantów. Nalhuta. Dochód z planety jest zmienny ze względu na przestępczość działalną Hattów. To są właśnie Hattowie, czyli taki Jabba właśnie należał do rasy Hatt. Zalety planety to czarny rynek. W języku Hattów nazwa planety Nalhuta oznacza olśniewający klejnot. Kiedyś była to przyjazna planeta z górami i lasami deszczowymi, zamieszkana przez rasę Ewoci. Kiedy Hutowie przybyli tu z Varel, wygnali Ewotów, a planetę przemienili w ponury świat pełen śmierdzących bajor, zaszlamionych zbiorników i kęp chorobliwej zielonej trawy zamieszkałej przez insekty i pająki. Górnictwo odkrywkowe zanieczyściło planetę, tłusty deszcz sączy się na cienkie, na ciasne wioski i getta. Ale spokojnie, Imperium już przybyło, Imperium zaraz zrobi z nimi porządek. W gotowości. Ci nędznicy stoją nam na drodze. Wyeliminuj ich i przygotuj się do inwazji naziemnej. Eskadra bombowców. Bombowce do tyłu, proszone. Gotów do walki. Nawigacja na koordynaty. Oczekuję na rozkazy. Dobra, myśliwce i bombowce na razie niech się stąd zabierają. Aklamator, prosimy tutaj o... Dobrze. Wow, 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 co tutaj się dzieje? Tutaj cała flota bombowców rebeliantów nagle się nam pojawiła. My musimy to zniszczyć, musimy rozwalić te jednostki, tak? Bombowce do ataku na hangary, myśliwce do mnie. Dobrze,
tutaj włączamy polowanie naszym myśliwcom, które dzięki temu, dzięki tej umiejętności zniszczą nieprzyjaciół mogących nam rozwalić nasze drogie bombowce. Bombowce niestety, jak widzicie, szybko nam zaczęły padać, ale miejmy nadzieję, że one zdążą odpalić jakieś te pociski. No niestety nie zdążyły. Dobra, wysyłamy kolejne aklamatory do walki. Niech aklamatorów po prostu chce się pozbyć w tej bitwie, tak, żeby po prostu wszystkie je stracić. Dobra, tutaj mamy naszą platformę. Możemy ją przekształcić sobie w tym momencie w wyrzutnię rakiet. Wyrzutnia rakiet będzie dobra przeciwko wrogim statkom większych rozmiarów. Tutaj zniszczymy tą koreliańską korwetę. Padł nam kolejny tartan. Dawać kolejne tartany. Kolejne tartany ściągamy. Dobra, co tutaj się dzieje? Co tutaj się u nas dzieje? Tutaj. Tutaj zniszczyć im te działa, rozwalić im to. Tutaj tartany niech ścigają mi te koreliańskie korwety, niech je zniszczą po prostu. Dobra, tutaj udało nam się pozbyć tej jednostki. Więc kanonierki niech zaczynają atakować ich tutaj generator tarcz. Tartany, prosimy o zniszczenie tych rebelianckich bombowców i myśliwców, tak? Dzięki temu nasze cięższe okręty powinny być no, nieco bardziej bezpieczne, tak? Kanonierka wkracza do akcji. Na szczęście kanonierki mają całkiem sporą siłę ognia, więc tutaj bez większych trudności sobie poradzą z tymi koreliańskimi korwetami. Dobrze, trzy kanonierki już na pozycjach, cztery kanonierki. Dobra, mamy już całą eskadrę kanonierek, tak? Świetnie, świetnie, naprawdę dobrze. Ruszamy do ataku, do ataku! Dawać więcej ciężkich okrętów. Więcej ciężkich okrętów potrzebujemy. Wszystkie kanonierki do mnie. Dobra, koncentrujemy ogień na tym okręcie. Tarcze już mu padły. Rozwalić go do końca, dobić go. Dobra, zniszczyliśmy go. Atakować teraz hangar. Zniszczyć im ten hangar. Bez hangaru nie będą w stanie przyzywać nowych jednostek wsparcia, czyli w tym też wypadku nowych myśliwców i bombowców oraz nowych koreliańskich korwet, tak? Czyli dla nas w tym momencie ten hangar jest priorytetem, tak? W pierwszej kolejności rozwalamy hangar. Nasze baterie turbolaserowe zostały zniszczone. Kiedy hangar padnie, wtedy będziemy mogli rozpocząć tutaj procedurę niszczenia kolejnych jednostek wroga. Wow, jak widzicie, tutaj całkiem sporo jeszcze tych myśliwców i bombowców mają, ale spokojnie, nasze tartany już z nimi robią tutaj porządek, tak? Bardzo dobrze, bardzo dobrze, sprawnie, szybko się ich pozbyliśmy. Dobrze, hangar padł, hangar zniszczony. Skoncentrować teraz ogień na tej tutaj jednostce. Dobrze, dobrze. Zniszczony, świetnie. Atakujemy dalej, atakować dalej stację.
Tutaj jak widzicie, ten sposób walki przy pomocy okrętów imperialnych jest bardzo skuteczny, ponieważ okręty imperialne są niesamowicie wytrzymałe, one mają więcej punktów HP po prostu niż jednostki rebeliantów, przez co no potężne uderzenie, które ma na celu po prostu zmiażdżenie wroga liczebnie, jest o wiele skuteczniejsze niż taktyczne zagrywki ze strony Imperium, nim ze strony rebeliantów. Jeżeli będziemy grali, znaczy no jeżeli będziemy grali rebeliantami, bo w drugiej części tego sezonu oczywiście będę przechodził kampanię rebeliantów, kiedy te same wydarzenia będziemy oglądać tylko, że z drugiej strony barykady. Wtedy zobaczycie raczej zagrywki taktyczne, które będziemy musieli stosować przeciwko tutaj rebeliantom, przeciwko Imperium wtedy. Na tą chwilę możemy pozwolić sobie na atakowanie przy pomocy brutalnej siły, ponieważ to jest skuteczniejsze przeciwko jednostkom właśnie no rebeliantów. Przeciwko jednostkom Imperium no będziemy musieli to rozgrywać zdecydowanie inaczej. No, nie da się ukryć, nasza flota poniosła tutaj spore straty, tak? Flota imperialna poniosła duże straty w walce, ale mimo wszystko jest dobrze, bo stacja została zniszczona, a rebelianci są w tym momencie spychani do obrony. No i tutaj kolejna koreliańska korweta zniszczona, teraz namierzamy tą. Dobra, coś tu jeszcze nam uciekło. Jedna korweta nam uciekła, więc ścigamy ją. Niestety, jak widzicie, nasze okręty mają poniszczone główne silniki. No nie, no, trzymają te główne silniki jeszcze sprawne, czyli będą się na pewno poruszać szybciej niż ten tutaj okręt, który ma rozwalony główny silnik. Ponieważ samo zniszczenie silników nie sprawia, że statek przestaje się poruszać, to sprawia tylko, że on się porusza wolniej i jest mniej zwrotny, tak? Ale jak widzicie, mimo to, nawet bez silników korwet, bez działających głównych silników, czyli tylko z silnikami manewrowymi, koreliańskie korwety są śmiertelnie groźne. Koreliańskie korwety. Dla koreliańskich korwet takie kanonierki są śmiertelnie groźne. Jak widzicie, co my straciliśmy? 3 wiktory, 9 tartanów. Tego klamatora nie liczę, bo ja je puszczam po to, żeby padały, tak? Ale co stracił wróg? 30 eskadr bombowców, eskadry myśliwców, 4 fregaty, czyli takie jakby 4 aklamatory, 17 korwet, czyli tak jakby 17 tartanów i stacja na drugim poziomie. Czyli odbudowujemy 3 wiktory, 9 tartanów. I dowódcę floty. Kurczę. 3 wiktory. 9 tartanów. I dowódcę floty. Dobrze. Przerzucamy teraz nasze siły na Nalhutę. Lądujemy. I rozpoczynamy inwazję. No jak widzicie, planeta naprawdę nie wygląda zbyt gościnnie. Naprawdę, no wygląda to kiepsko, widzicie, to są takie same bagna, naprawdę okropna planeta. Zniszczenie baz naziemnych rebeliantów znajdujących się w tej okolicy powinno nam pomóc w walce w przestrzeni kosmicznej. Zajmij się tym. Tak, na pewno nam to pomoże, ponieważ no będziemy mogli przerzucić nasze główne siły w pobliże Mon Calamari, tak? Co zrobimy już w następnym odcinku. No, jak widzicie, Hattowie już do nas tutaj przyszli, ale no, Vader jest na tyle potężnym przeciwnikiem, że oni nie są za bardzo w stanie w tym momencie z nami walczyć. To są takie, wiecie, no, my w tym momencie działamy, jesteśmy oczywiście dobrzy, tak? No dlaczego? No bo... Jak widzicie, Hattowie to są przestępcy, tak? My po prostu działamy jak takie CBS, tak? Jak tacy antyterroryści my po prostu działamy, no bo zabijamy tutaj przestępców, tak? Czyli no,
Nie wiem, dlaczego ktoś miałby uważać, że Imperium w tym momencie jest złe, tak? Skoro no, my wprowadzamy po prostu prawo i porządek, tak? W tym momencie tutaj. Prawo i sprawiedliwość wprowadzamy. Daruj sobie uprzejmości. To teraz. Nowe koordynaty? Zwiększona wytrzymałość. Żywotność szturmowców wzrasta o 35%. Jakaś planeta mi to daje. Musiałbym dokładnie sprawdzić, która. No, fajnie, że coś takiego mam, tak? Problem w tym, że nie wiem dokładnie, która planeta daje mi takie możliwości, tak? Szturmowcy, proszę mi tutaj o strzelanie tych wrogów. Oczekuję na rozkazy. Ach, i ten ciężki oddech Dartha Vadera, tak? Nie wiem, czy już to mówiłem, ale gdzieś właśnie wyczytałem, że to, w czym chodzi Darth Vader, że to podobno jest... I tutaj mamy dwie sprzeczne wersje, bo według jednej to jest jakiś standardowy model egzoszkieletu, który miał po prostu utrzymywać ciężko ranne osoby przy życiu, jeszcze zaprojektowany za czasów Republiki, w czasie, gdzie indziej czytałem, że to był kostium stworzony specjalnie dla Dartha Vadera, tak? Gdzie jego maska właśnie była specjalnie dla niego stworzona. No, powiem wam, że nie wiem, dla której wersji się tu... która wersja wydaje mi się bardziej prawdopodobna, ponieważ no z jednej strony nie widzimy w kosmosie więcej kosmitów mających biegających w strojach Lorda Vadera, tak? Czyli no raczej nie możemy się tutaj skłaniać ku wersji, że jest to standardowy model używany za czasów Republiki do podtrzymywania ciężko rannych istot. Z drugiej strony należy zwrócić uwagę na fakt, że no tutaj w momencie, kiedy Anakin był ciężko ranny, tak, że jednak dosyć szybko dostał ten nowy kostium, tak, czyli no nie byłoby to raczej możliwe, gdyby no nie miał po prostu możliwości dostania tego w miarę szybko, czyli musiałby po prostu no być jakoś dostępny ten kostium tutaj, tak? No ale Vader, ruszno się tu. I zajmuj mi to pole. Zginą, tak, jeśli tylko Vader raczy łaskawie. Zgłaszam gotowość, jestem gotowy. Zawiadomi dowodzenie. No właśnie, o to chodziło. Ci głupcy mnie atakują. No właśnie, o to chodziło. O to właśnie mi chodziło, tak? ATSA... Nie, AT-ST na pewno nie będziemy już sprowadzać. Dlaczego? AT-ST to jest skrót od All Terrain Scout Transporter, czyli uniwersalny transporter zwiadowczy, tak? All Terrain dosłownie znaczy wszelkoterenowy, tak? Ale no, nie ma takiego słowa w języku polskim jak wszelkoterenowy, tak? Oglądałem też właśnie na YouTubie filmik, gdzie były przedstawione różne wariacje, wszelkie modele maszyn AT. Jak się okazuje, AT-ST i AT-AT nie były jedynymi, które istniały, tak? Był właśnie tak jak tutaj AT-SMT. Kurde, to się inaczej nazywa. SPMAT, tak? No to była wariacja artyleryjska, tak? Przystępuję do ataku. Tak jest.
Chyba tak właśnie myślą. Brygada czołgów w gotowości. Wróg w polu widzenia. Oj, bardzo szybko i sprawnie nasza artyleria wykończyła nieprzyjaciela. Znaczy, no nie tyle z rozkazem Imperatora, co zgodnie z moim rozkazem, tak? Właśnie, wracając do tego, co mówiłem, na temat tych tutaj jednostek, tak? Istnieje oczywiście jeszcze AT-AT, czyli All-Terrain Armored Transporter, czyli uniwersalny transporter opancerzony, tak? Tak to można przetłumaczyć sobie. Istniała jeszcze wersja All-Terrain Armored Heavy Transporter, czyli po prostu to był AT-AT, tylko że z cięższym pancerzem. Była jeszcze wersja z działem jonowym na plecach, tak, że nie mógł on po prostu transportować transportować piechoty, tylko z kolei no właśnie, właśnie o to chodziło. Daruj sobie uprzejmości. Musimy znaleźć fabrykę, gdzie produkowane są te artylerie, tak? To jest w tym momencie dla nas ważne. No, ta fabryka gdzieś tutaj musi być, ona tutaj powinna gdzieś być. Tu, o właśnie. O proszę, tutaj mamy chyba główne siły nieprzyjaciela. O, i tutaj gdzieś są, widzę, produkowane. Wy tutaj. No tutaj straciliśmy dużo tych moich czołgów. Kurczę, bo teraz tak wyglądało, jakby do Lorda Vadera strzelali. A tu jeszcze jakaś artyleria siedzi z kampiona. Szybko tam wyślemy brygadę czołgów. Musimy ściągnąć więcej sił po prostu, bo w tym momencie moje siły, jak widzicie, rozlazły się po całej planecie, po całym polu bitwy. Musimy ich tutaj zmiażdżyć. Dobra, brygada czołgów, proszę na tędy. Jedziemy, jedziemy. No proszę, co my tutaj mamy? Ognia, jednostka została zniszczona. Oto w drogę. Jednostka została zniszczona. Potwierdzam rozkaz. No, powiem wam, ciężka bitwa przed nami. Prawdopodobnie podzielimy ją na dwa odcinki. Tak mi na to tutaj wszystko wskazuje, że będziemy musieli dzielić tą bitwę. Dobrze, nalot bombowy teraz przeprowadzimy. W czasie, gdy nalot bombowy będzie tutaj masakrował te czołgi, my postaramy się zniszczyć tą artylerię, tak? No dobra, to będzie oddział numer 2, to będzie oddział numer 3, to będzie oddział numer 4. Dobra,
Lordzie Vader, tutaj prosimy, tak, oddział numer 2, oddział numer 3, oddział numer 4, ściągnąć więcej artylerii, potrzebujemy. Imperium, jak widzicie, uderza teraz wszystkim, co ma. Budowa stacji czujników rozpoczęta. Czekam na rozkazy. Za dużo ci się wydaje. Budowa zakończona. Mój pojazd jest niczym. Też tak uważam. Na rozkaz. Budowa zakończona. Ogłaszam gotowość. Już się robi. Niepokoi mnie twoja niewiara. Oczekuję na rozkazy. Skoncentrować cały ogień. Czekam na wskazanie celu. Cel namierzony. Narodka. Przyjąłem. Co znowu? A tu jeszcze mamy jakichś dwóch zapomnianych hattów, ale to nimi na razie nie będziemy się przejmowali. Dokładnie, nie macie gdzie uciekać. Budowa stacji czujników. To ja jestem twoim przeznaczeniem. Brygada czołgów w gotowości. Czołgi niech... Kurczę, no... Powiem wam, nie spodziewałem się tak zaciętego oporu ze strony rebeliantów w tym miejscu. Stać! Stać! Strzelać! Przestępuję do ostrzału! Zajmuję pozycję! Gotowy do ostrzału! Czego żądasz? To będzie twój gromowiec! Gotowości! Nowe koordynaty? No, powiem wam, rebelianci tutaj twardo się stawiają, tak? Stawiają zdecydowany opór. To lubię, nie ukrywam. Lubię, gdy przeciwnik jest zdecydowany utrzymać swoje pozycje, tak? Jest to na pewno ciekawsze niż po prostu wpaść i rozwalić wroga w 10 sekund. Budowa stacji czujników rozpoczęta. Dobra, ten oddział, niech on tutaj stanie, niech się skryją. Te dwie artylerie, niech one tutaj podjadą i niech... Lordzie Vader. Daruj sobie uprzejmości. Budowa stacji czujników rozpoczęta. Melduje się. Jednostka została zniszczona. Więcej piechoty. Budowa zakończona. Budowa stacji czujników rozpoczęta. Piątka proszona o podejście tutaj i stąd ostrzelamy tą fabrykę. Oraz wesprzemy się nalotem bombowym. O właśnie, w ten sposób fabryka została zniszczona. A my powoli zaczynamy tutaj... Zaczynamy ostrzał, panowie. Dobra, rozwaliliśmy im tą fabrykę. Teraz musimy znaleźć tą fabrykę, gdzie produkowane są te artylerie, tak? To jest dla nas w tym momencie kluczowa kwestia. Zrozumiano. Tak. Tym razem mi nie uciekniesz. Myślę, że obrona rebeliantów została przełamana w tym momencie, ponieważ wszedłem do ich bazy. O, a może jednak nie? Dobrze, artyleria niech tam rozpocznie niszczenie tej, tej bazy. Otworzyć ogień! Dawać, strzelać, proszę tutaj. Ognia! Musimy wykończyć im tutaj. Musimy zniszczyć im produkcję po prostu. Zaczynam
A tutaj nawet... Dobrze, kolejny zniszczony. Tam sobie piechota poradzi, ja bym wolał, żeby jedna z tych jednostek podeszła mi tutaj. Tak, aby ta artyleria mogła tutaj zrobić z nimi porządek. Dobrze, no oczywiście, że ich nie chroni, bo to rebelianci, tak? Ich nic nie chroni. Oni nie są po jedynej słusznej stronie, czyli po stronie Imperium. Dobrze, tutaj już wykończyli rebeliantów. Teraz tutaj podejdziemy. Dobra, fajnie. A jeszcze nalot bombowy stał się nagle dla mnie dostępny. Chociaż w tej sytuacji, no, rebelianci już i tak są bez większych szans. To ja jestem twoim przeznaczeniem. Jednostka została zniszczona. Czego żądasz? Jednostka została zniszczona. Jak widzicie, ta artyleria też może sobie tutaj poradzić przy pomocy działek pokładowych, które ma, tak? Przyłączą się do nas lub zginą. Dobrze, bitwę uważam za wygraną, jednak nie musieliśmy jej rozciągać na dwa odcinki. Udało nam się to zrobić w jednym odcinku. Przygotujcie się na spotkanie z przeznaczeniem. Ale nie ukrywam, że no, rebelianci twardo stawali w tym odcinku, mocno się tu bronili. W tym momencie już Lord Vader ich dobije, więc no, są raczej bez szans. Zgodnie z rozkazem imperatora. Serio, będą teraz uciekać? No, ja będę musiał za nimi ganiać, no już w dupę jeża. Nie mogą opuścić tej planety. Jeszcze jakieś tragiczne spadki FPS-a, oczywiście, bo Windows zaczął się aktualizować nie w momencie, kiedy film się konwertuje, kiedy mnie nie ma przy komputerze, tak? Kiedy może sobie pozwolić na spowolnienie, tylko oczywiście pod koniec filmu musiał zacząć mi się pobierać. Nienawidzę tych aktualizacji Windowsa. Nie wiem kompletnie od czego to zależy, że kiedy one się pobierają. Najfajniej byłoby je wyłączyć, no ale. Dlatego mamy na razie jednego FPS-a. I tak zaraz będziemy musieli kończyć ten odcinek. Więc no, nie wiem, czy po prostu nie skończę go w tym momencie, a wam po prostu... Bo no, dobijanie jednego oddziału nie jest raczej ciekawe, szczególnie, że nic ciekawego już nie będzie się raczej działo w tym odcinku. Tak więc, jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z serii Star Wars Empire at War, gdzie uderzymy na system Kessel, aby przygotować się powoli do ataku na Mon Calamari, tak? Tak więc jeszcze raz dzięki, że oglądaliście, pamiętajcie o zostawieniu komentarza i na razie!